Nie wiem, czy wiecie, 1/3 polskich małżeństw rozpada się. Dużo, prawda? 1/3, ponad 1/3. Byłem zszokowany, jak sobie ostatnio czytałem, że w niektórych krajach europejskich, chyba w Belgii, jeśli dobrze pamiętam, to nawet 70% jest. Niesamowite po prostu, w jakich czasach żyjemy. 70% małżeństw zawieranych rozpada się. GUS podaje, że wiecie, jaka jest najczęstsza przyczyna rozwodów? Niezgodność charakterów. Niezgodność charakterów. Na drugim miejscu zdrady małżeńskie, na trzecim alkoholizm, prawda, nadużywanie alkoholu przez jedną ze stron, ale na pierwszym miejscu jest niezgodność charakterów. I tak się zacząłem zastanawiać, skoro to najbardziej dzieli małżeństwa, jakby rodzinę, czy to nie jest też tak, że my jako duchowa rodzina też możemy być w pewien sposób podzieleni przez niezgodność charakterów. Wiecie, to bardzo tak ogólnie brzmi, jak sobie pomyślałem o małżeństwach, o tym powodzie, niezgodność charakterów i w pewnym momencie zacząłem się tak głębiej nad tym zastanawiać i mówię, no chyba rzeczywiście coś w tym jest, no bo egoizm, jakaś pycha, prawda, niechęć jakiegoś kompromisu czy przebaczenia, to niszczy relacje, prawda? I oczywiście każdy przypadek jest inny, to jest jakieś uogólnienie, ale wydaje się, że owszem, tak, ta niezgodność charakterów, ta, nawet bym powiedział, ta niedoskonałość charakterów i to, że prawda, ten egoizm czasami wygrywa, to jest, jakby można w to włączyć. Gdybyśmy otworzyli Księgę Apokalipsy, 2 rozdział i tutaj pierwsze 3 wersety. Wiemy, że to jest ten fragment, gdzie Pan Jezus kieruje tych 7 poselstw do 7 różnych kościołów i pierwszy list jest do zboru w Efezie, czytamy od 1 wersetu. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Pan Jezus, jak wypowiada się o zborze w Efezie, to mówi szereg pięknych cech, prawda? Ta wytrwałość, to, że oni potrafili walczyć o prawdę, że nieraz cierpieli za prawdę. Oni byli gotowi naprawdę do wielkich poświęceń i tak w porównaniu na przykład do zboru w Pergamie, tutaj czytamy 14 werset tego rozdziału, mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama. A w Tiatyrze jeszcze gorzej, 20 werset. Mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Widać, że te kolejne zbory szły na jakieś kompromisy w sprawach doktryny, wpuszczały za kazalnicę fałszywych nauczycieli i Jezus ma im to za złe, tak? I czyni pewną reprymendę, ale zbór w Efezie chwali, że on mocno postawił ten mur i tam nie było miejsca dla fałszu. Tam nie było miejsca dla jakiegoś kłamstwa. I Jezus chwali ten Kościół. On widzi to, że oni zachowali tą czystość nauki, czystość życia przez to również, tak? Bo wiemy, że jedno z drugim jest związane. Wiemy też jednak, że w w czwartym wersecie drugiego rozdziału Pan Jezus dostrzega pewną wadę, pewną lukę w tym wszystkim. Mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. A wiemy też, że gdy czyta się list do Efezjan, napisany przez apostoła Pawła 40 lat wcześniej niż była pisana Apokalipsa, bo Paweł pisał w latach 60. prawdopodobnie ten list, to tam w pierwszym rozdziale i wersecie 15 jest napisane: Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, prawda? W 40 lat przed tym, gdy Jan pisał Apokalipsę, można zobaczyć, że ten zbór był znany z miłości do wszystkich świętych, prawda? Czyli do Kościoła. Tam była ta jedność, tam była ta wspólna miłość. Natomiast czytamy, że mija trochę czasu i Jezus mówi: porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Zgubiłeś coś po drodze. I wydaje się, że to jest... No właśnie, czy to jest to najważniejsze? Czy to jest to najważniejsze? Ja pamiętam kiedyś, gdy byłem jeszcze w Nysie, mieliśmy tam działkę i trzeba było pościnać trochę gałęzie z jabłoni. To kupiłem specjalnie piłę i gdy jechałem na działkę, to położyłem, miałem tam kilka innych rzeczy i położyłem piłę na dachu. Już pewnie się domyślacie, co się stało, bo gdy ruszyłem na działkę, jechałem samochodem, przychodzę na działkę i okazuje się, że zapomniałem najważniejszego, że piła mi spadła i niestety już jej nie odnalazłem. No właśnie, ale po drodze czasami możemy zgubić w tej całej walce, o dobre sprawy, prawda? W całej walce o dobre, o święte sprawy czasami można zagubić to, co najważniejsze. I czasami, jak to też jest tutaj pokazane, to grozi Kościołowi. Chciałbym, byśmy jeszcze otworzyli pierwszy list do Koryntian i chciałbym, byśmy zobaczyli pewien problem w pierwszym liście do Koryntian, nawet pewną trudność, którą da się wyczytać z tego, co pisał Paweł. 8 rozdział pierwszego listu do Koryntian i 4 werset. On pisał tak: Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. I jakby w 8 rozdziale apostoł Paweł idzie w tę stronę, że nie ma żadnego problemu, żeby jeść mięso ofiarowane bożkom, bo nie ma żadnych bożków, prawda? My wiemy, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg. Ale jak otwieramy 10 rozdział tej samej księgi, tego samego listu i tutaj czytamy werset 19 i 20, to czytamy takie słowa. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem, albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. I można zobaczyć, że apostoł Paweł już jakby w inną stronę idzie. W 8 rozdziale mówi: nie ma żadnego problemu, przecież wiemy, że jest tylko jeden Bóg. A tutaj mówi: oj, nie chcę, żebyście mieli społeczność z demonami, trzymajcie się od tych spraw z daleka. Dla mnie kiedyś bardzo mnie to nurtowało i starałem się w miarę wnikliwie studiować te rozdziały, ten list. I można zobaczyć, gdy czyta się 8 rozdział, 1 werset pierwszego listu do Koryntian, pewną ważną rzecz. Paweł pisał tak: co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Bardzo interesujące. Adwentyści też mamy właściwe poznanie, prawda? We wszystkim. Mamy właściwe poznanie, jakby właściwe poznanie, zrozumienie prawdy, rzeczywistości to była mocna strona zboru korynckiego. Oni wiedzieli, jak to wszystko wygląda. To była ich mocna strona. Chociaż, jak czytamy werset 7, w pierwszym czytaliśmy, że wszyscy mamy właściwe poznanie, a 7 werset, lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Wszyscy, ale jednak nie wszyscy. Wszyscy, ale nie wszyscy. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. I apostoł Paweł mówi, że no była jakaś różnica zrozumienia pewnych kwestii, prawda? Była różnica zrozumienia. Jedni to właściwie rozumieli, drudzy niewłaściwie to rozumieli, nie mieli właściwego poznania, ale no ich sumienie w jakiś sposób, no właśnie, ich sumienie było trochę źle ukształtowane i tak im to podpowiadało. 9 werset. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Aby wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. To jest dla mnie kluczowy tekst, wiecie? I nawet jak się czyta nagłówek, który tam jest nad wersetem 7, przynajmniej w Bibliach warszawskich, tak? Tam jest troska o sumienie słabych braci. Troska o sumienie słabych braci. A gdy otwieramy 10 rozdział, to jest ciekawe. Pozwólcie, że też przeczytamy kilka wersetów. Może dużo tych wersetów, ale żeby uchwycić tą treść, to przeczytajmy kilka wersetów i wyciągnijmy wnioski. Od 25, 10 rozdział, od 25 po 29. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytajcie dla spokoju sumienia. Albowiem pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając, dla spokoju sumienia. A jeśli by wam kto powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał i dla spokoju sumienia, mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego, bo dlaczego by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? Czyli zobaczcie, jakby apostoł Paweł w 8 rozdziale mówi, nie ma problemów, żebyście jedli mięso ofiarowane bałwanom, ale jak widzisz, że jakiś twój brat wierzący by się o tym dowiedział, to ze względu na niego nie rób tego. Ze względu na niego. Nie myśl o sobie. Nie myśl o sobie, ale ze względu na niego. 10 rozdział z kolei jakby jest mowa o poganach i tam właśnie, gdy czytaliśmy ten 20 werset i 21, to tam można zobaczyć, że nie chodzi tylko o jedzenie tego mięsa ofiarowanego bałwanom, ale chodzi o jedzenie mięsa ofiarowanego bałwanom na uczcie z poganami. Tak, na jakimś wspólnym posiłku z poganami. I apostoł Paweł mówi, bez problemu, jak cię zaproszą, wszystko jedz, ale jakby ci ktoś powiedział, że to było ofiarowane, to ty mógłbyś to zjeść, ale ze względu na niego nie jedz. Ze względu na niego. Powiem wam szczerze, że ja nie mam najmniejszego problemu, żeby jeść opłatek poświęcony. Bo wiem, że to tylko kawałek mąki, wody, ale gdy jestem na przykład, akurat tak się zdarzy, że jestem w Boże Narodzenie u moich rodziców z rodziną, która wierzy inaczej. Ja jestem z nimi, ale nie dzielę się opłatkiem, nie ze względu na mnie, czy na ten opłatek, że to jest coś, że to byłoby coś niestosownego, ale ze względu na nich. ale ze względu na nich, żeby nie uważali, żeby nie myśleli w taki sposób, że jakby ja łączę się z nimi w tym kulcie, prawda? Ja jestem z nimi, ale nie łączę się. I apostoł Paweł mówi ze względu na nich, ze względu na nich, nie na siebie. I no, postawa Pawła już w tamtych czasach była nieraz mocno krytykowana. Poglądy Pawła, właśnie jego podejście do pewnych rzeczy, to wiemy, że ci konserwatywni Żydzi go mocno krytykowali. I tutaj, gdy czytamy na przykład werset 23 z 10 rozdziału, to Paweł pisał tak: wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Ale nie wszystko buduje, tak? Apostoł Paweł myślał o budowaniu Kościoła i mówi, nie wszystko buduje. Jak czytamy werset 24. Niechaj nikt nie szuka czego? Własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Dalej werset 32 i 33. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Bardzo ciekawe słowa. No i można by sobie pomyśleć, jakiś hipokryta z tego Pawła. Z tymi się tak zachowywał, prawda? On mówił, że w tym samym liście pisał, że ja dlatego jestem jak Grek, wśród Żydów jestem jak Żyd, prawda? No, można by powiedzieć, jakiś kameleon z tego Pawła, tak? Niektórzy by mogli powiedzieć hipokryta. Zresztą zobaczcie, że sam Paweł upominał Piotra, że wśród jednych się zachowywał tak, a jak inni przyszli, to już się zachowywał inaczej, prawda? A Paweł jakby sam pokazuje, że ja jestem tutaj dla tych jak ten, dla tych jak tamten. Bardzo, bardzo ciekawe. Ale wiecie, myślę, że tutaj bardzo ważne, żeby zaznaczyć pewną hierarchię wartości. Kiedyś byłem w pewnym zborze, była taka kochana starsza siostra, i ona stawiała wiele kwestii na ostrzu noża. Wiecie, jakie to były kwestie? Na przykład tutaj wszystkie siostry były potępione z góry, ponieważ ona mówiła, Biblia jasno mówi, kobieta ma mieć nakrycie głowy podczas modlitwy, uwielbienia, nabożeństwa. Później mówiła... Wszystkie siostry, które chodzą w spodniach, absolutnie, nie może być, tak? Nie może być czegoś takiego. Mówiła, o, kobieta naucza, absolutnie, kobiety najchętniej, co prawda sama miała bardzo wiele do powiedzenia, ale wszystkie kobiety cicho w kościele, prawda? Ona stawiała takie kwestie na ostrzu noża i jeżeli ktoś myślał albo postępował inaczej, to było odstępstwo. To był upadek, to już był Babilon i ona mówi, ja w czymś takim uczestniczyć nie chcę. I wiecie, i rozbijała zbór całkowicie. Rozbijała zbór całkowicie. I to jest pytanie, jakie kwestie stawiamy na ostrzu noża. Ja wiem, że jako adwentyści my bardzo cenimy prawdę i jak zbór w Efezie walczy o prawdę, tak? Walczy o prawdę. Jesteśmy gotowi do cierpienia za prawdę, do różnych poświęceń, ale tak się zastanawiam, gdzie w tej hierarchii byśmy postawili jedność. Zobaczcie, Biblia bardzo dużo mówi o jedności. Biblia bardzo dużo mówi o jedności. Pan Jezus o swoją ostatnią modlitwę razem ze swoimi uczniami poświęcił właśnie jedności Kościoła. Pierwszy list do Koryntian, w zasadzie też cały czas tam wybrzmiewa ta myśl, żeby Kościół był jedno. W zasadzie na samym początku... Na samym początku, tylko zapomniałem teraz wersetu, ale tam jest jeden werset, gdzie 3 razy pada takie wezwanie do jedności. 10 chyba. Proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. 3 razy w jednym wersecie. Na samym początku apostoł Paweł kieruje takie przesłanie do Kościoła. Gdzie byśmy postawili w swojej hierarchii wierzeń jedność? Gdybyśmy starali się jakoś tak trochę zmienić swoje myślenie i jakbyśmy powiedzieli, że jedność to też doktryna, o którą trzeba walczyć. Bo nawet doktryny, prawda, u nas doktryna to tak fajnie brzmi, że o doktryny to trzeba walczyć i nie można iść na ustępstwa. Ale jakbyśmy zrobili z jedności doktrynę i byśmy powiedzieli, tutaj też nie możemy iść na ustępstwa i jakbyśmy stali tutaj bardzo mocno na straży. W Dziejach Apostolskich jest 6 takich wezwań do jednomyślności i między innymi jest codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Cieszę się, że po długiej przerwie również możemy być tutaj, w świątyni. Czy jesteśmy jednej myśli? Czy jesteśmy jednej myśli? Ja rozmawiałem z jednym bratem wcześniej i tak rozmawialiśmy o sobie całej tej sytuacji. W końcu powiedziałem, chyba zrobię takie kazanie, walka o koronę. Prawda, bo rzeczywiście koronawirus w nas w jakiś sposób, tak widzę ogólnie członków Kościoła, ten temat dzieli, prawda? Ten temat dzieli. I ja jestem bardzo daleki od tego, żeby, tak jak tam Paweł mówi, że ci mają właściwe poznanie, a ci są słabi. Ja nie chcę, żeby takie myślenie nam przyświecało gdzieś, kto teraz ma w tej kwestii rację, a kto się myli, kto jest silny w wierze, a kto jest słaby, bo odpowiedź mogłaby nas zaskoczyć, gdybyśmy zapytali się Pana Jezusa i On by nam powiedział. Ja nie wiem, co by nam powiedział. Ja sam mam dylemat w tej kwestii, nie ukrywam tego. Być może wielu z was także, ale tym bardziej musimy być ostrożni, tak? Ostrożni, by taka kwestia nie dzieliła i chodzi o to, co pisał Paweł. Weźmy z niego przykład, a wiemy, że on brał przykład z Pana Jezusa. On mówił, wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Nie dawajmy zgorszenia. I tak jak przeczytaliśmy z 8 rozdziału 1 werset, jeszcze raz się do niego odniosę. Paweł pisał: co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie, ale później nie dokończyłem tego. Jest napisane, poznanie nadyma, ale miłość buduje. Miłość buduje. A pamiętacie, jaki werset był czytany na samym początku przez brata Jarka? Sparafrazuję go, przeczytam go trochę inaczej. Trochę inaczej go przeczytam. Jezus mówił tak: każde królestwo rozdarte wewnętrznie pustoszeje, a skłócone kościoły upadają. A skłócone kościoły upadają. A miłość co robi? Buduje. A miłość buduje. Skłócone domy upadają, a miłość buduje. A miłość wyraża się w tym, że nie szukamy własnej korzyści, ale korzyści innych. Dlatego ja wiem, że my nie stawiamy koronawirusa na ostrzu noża i tutaj teraz chcemy się kłócić o to, ale właśnie myślę, że bardzo mądrze i w tym duchu miłości powinniśmy teraz podchodzić do siebie, bo jakby ja widzę coś takiego. Diabeł oczekuje z jednej strony, że ta sytuacja osłabi Kościół, prawda? Przez długi czas nie było nabożeństw. Z drugiej strony tyle kontrowersji wokół tego tematu, a gdzie kontrowersja, to zaraz się ludzie dzielą, prawda? I diabeł oczekuje, że będzie takimi sposobami niszczył Kościół. Ale wiecie, gdy ludzie pozwalali Panu Jezusowi działać, to diabeł musiał być nieraz mocno rozczarowany, tak? Gdy on dobijał Hioba, to oczekiwał, że teraz wyprze się Boga i będzie mu złorzeczył. A Hiob go zaskoczył, prawda? Bóg przez Hioba go zaskoczył, bo mogło okazać się, że Hiob jeszcze mocniejszy z tego wychodzi. I wiecie, utrata miłości, jeżeli patrzymy w czym jedności, bo to jest mocno ze sobą związane. W tym liście do Efezjan z Apokalipsy, pamiętacie jak Jezus to określa? To już jest koniec. 5 werset jest tak. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. Zobaczcie, tam było w 4 wersecie, że straciłeś, tak? Zgubiłeś, porzuciłeś pierwszą miłość i Jezus nazywa to upadkiem. Upadkiem, czyli można by powiedzieć grzechem, tak? Porzucenie, zgubienie miłości to jest upadek, to jest grzech i Jezus mówi upamiętaj się. To jest upadek, z którego Kościół, jednostki powinniśmy pokutować i wołać do Boga, żeby jeśli tego nie ma, żeby na nowo było. Niech Bóg nas błogosławi tą jednością. Niech diabeł będzie zaskoczony, że może oczekuje rozbicia, spustoszenia i upadku, a żeby Kościół mógł powstać jeszcze silniejszy, jeszcze bardziej ożywiony jednomyślnością i służyć dla Bożej chwały. Amen.